głos zabierze prezes Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, pułkownik dyplomowany pilot Jan Kicerman. Panie prezydencie, szanowni państwo, dokładnie 62 lata temu na pilską ziemię przybyli polscy lotnicy wojskowi w celu realizacji zadań obrony naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj świętujemy otrzymanie sztandaru. Szanowni państwo, w celu ocalenia przed zapomnieniem pilskiego powojennego polskiego lotnictwa w ramach obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Pile zbudowaliśmy pomnik lotnika, przed którym stoimy. Dzisiaj, po roku, w 20-lecie utworzenia pilskiego oddziału otrzymujemy sztandar. Symbol żołnierskiego honoru, wierności przyjętym ideałom oraz spoistości wszelkich ludzkich, szlachetnych zasad postępowania. Na naszej uroczystości serdecznie witam patrona obu przedsięwzięć, jednocześnie ojca chrzestnego sztandaru, prezydenta Piły, pana Piotra Głowskiego. Witam głównego fundatora obu przedsięwzięć, pana senatora Henryka Stokłosę. Witam matkę chrzestną sztandaru, panią Katarzynę Stokłosę. Witam media utrwalającą naszą uroczystość. Najserdeczniej jednak witam mieszkańców Piły, którzy nas wspierali w budowie naszego pomnika, a dzisiaj przybyli na naszą uroczystość. Proszę o zabranie głosu ojca chrzestnego, a zarazem pana prezydenta Piły, Piotra Głowskiego. Odczytam fragment wpisu, który znajdzie się w księdze pamiątkowej. Szanowni państwo, z zaszczytem i radością przyjąłem godność ojca chrzestnego sztandaru Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział w Pile. Cieszę się, że w rocznicę odsłonięcia pomnika lotnika mogę aktywnie uczestniczyć w kolejnym wydarzeniu podnoszącym prestiż waszego stowarzyszenia. Historia naszego miasta nierozerwalnie wiąże się z lotnictwem. Ten czas to historia lotników i ich rodzin, którzy w Pile żyli i sukcesywnie budowali to miasto, sprawowując służbę dla dobra naszej ojczyzny. Sztandar jest wymownym symbolem tradycji i patriotyzmu, które towarzyszy wam na co dzień. W tej uroczystej chwili, dzieląc razem z wami radość tego święta, w imieniu mieszkańców i swoim, składam wszystkim członkom stowarzyszenia najlepsze gratulacje, wyrazy uznania, szacunku oraz wdzięczności za wspaniałą służbę, za pracę na rzecz środowiska lokalnego, za wasz wkład w patriotyczne wychowanie młodych ludzi. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz społeczne poważanie i uznanie nadal towarzyszą wam w codziennej działalności. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, wielu sukcesów w powodzeniu realizacji dalszych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w waszym życiu osobistym. Proszę o zabranie głosu matki chrzestnej, pani Katarzyny Stokłos. Szanowni seniorzy Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, dostojni goście, drodzy mieszkańcy Piły. Dziś pod tym lotniczym symbolem Piły, bojowym samolotem Link 2 i kamieniem, w którym zamknięta została ponad 60-letnia historia pilskiego lotnictwa, odbywa się uroczystość niezwykle doniosła i wyjątkowa. Pilskie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje sztandar ufundowany przez pilskie społeczeństwo. Powierzono mi rolę matki chrzestnej sztandaru. Dziękuję bardzo za ten wielki honor i zaszczyt. Wychowałam się w rodzinie, gdzie panował klimat szacunku do żołnierskiej służby i do środowisk kombatanckich.
tym bardziej zaszczyca mnie dzisiejsza uroczystość i moja w niej rola. Szanowni Państwo, dzisiejsi bohaterowie uroczystości, pilscy seniorzy lotnictwa, mają za sobą długie lata zaszczytnej, ale także pełnej poświęceń służby wojskowej. Przez ponad pół wieku byliście znakiem rozpoznawczym naszego pięknego miasta. Brakuje nam nad naszą Piłą biało-czerwonych szachownic, szumu lotniczych silników i was, żołnierzy w mundurach. Wrośliście bowiem w pejzaż naszego miasta. Byliście istotnym elementem swoistego kolorytu społecznego i ważnym składnikiem społeczności naszej małej ojczyzny. Dziś, jako członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, wraz ze swoim bogatym bagażem doświadczeń i dokonań, stanowicie niezwykle istotny filar pilskiego społeczeństwa obywatelskiego. Przekazujecie młodemu pokoleniu to, co w was najcenniejsze. Umiłowanie ojczyzny, zaangażowanie, odpowiedzialność i gotowość do poświęceń, a także niesienie pomocy potrzebującym. Otrzymany sztandar trzymajcie dumnie i wysoko. Niech symbolizuje on to, co w was wczoraj i dziś najcenniejsze. Niech umacnia żołnierskie przyjaźnie. Niech towarzyszy wam podczas świąt państwowych. Niech będzie znakiem rozpoznawczym waszego związku. Drodzy seniorzy, życzę wam dużo zdrowia i wielu lat aktywności społecznej. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu głównego fundatora zarówno pierwszego pomnika lotników, jak i sztandaru, pana senatora Henryka Stokłosa. Szanowni seniorzy lotnictwa, drodzy goście, pozwólcie, że swoje wystąpienie rozpocznę od gratulacji, które składam na ręce wszystkich członków pilskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W bieżącym roku stowarzyszenie wasze obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Ukoronowaniem tego jubileuszu jest dzisiejsza uroczystość wręczenia wam nowego sztandaru. Serdecznie gratuluję wam tego honoru. W pełni zasłużyliście na niego. Pana generała o przekazanie sztandaru bliskiemu oddziałowi Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej na ręce prezesa stowarzyszenia, pana pułkownika Jana Ficermana. Wyjmuję, panie generale, ten sztandar jako symbol wierności, oddania, honoru i odwagi. Jest dla nas zaszczytem posiadać tak przepiękną rzecz, która będzie w dalszym ciągu konsolidowała nasz oddział ku chwale naszej ojczyzny.
poczet sztandarowy Pińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej wystąp w celu odebrania sztandaru od prezesa. Żołnierze oddziału, przekazuję wam dzisiaj nasz największy skarb. Sztandar Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Strzeżcie go jak największego swojego skarbu, jak źrenicy własnych oczu. Przysięgnijcie. Przysięgamy. Sztandar Pińskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego salutuje sztandarom zebranym na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, nad nami klub śmigłowców Robinson 44. Wykona przelot na razie. Na działalność patriotyczną na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży.